Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej wystawie w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Dzisiaj, jak widać, przenosimy się do innego świata, świata kultury prawosławia, świata bizantyjskiego. Będziecie Państwo mogli obejrzeć znaczącą część kolekcji ikon, ale również paramentów liturgicznych pochodzących ze zbiorów Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, nie z Ziemi Międzyrzeckiej, tylko Ziemi Lubuskiej, z Zielonej Góry. Jak ta kolekcja powstawała i przede wszystkim jak te wszystkie piękne rzeczy tutaj, które będziemy oglądać, trafiały do Zielonej Góry, również się Państwo dowiecie. A to między innymi za sprawą taką, że gościmy również dwóch panów, którzy w latach 90. między innymi w nietypowy sposób, bo jako celnicy, tą kolekcję pozyskiwali. Ale najpierw chciałbym powitać serdecznie dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej z Zielonej Góry, pana doktora Longina Dzierzyca. Który zajmuje się zbiorem ikon w Zielonej Górze i głosi wykład na ten temat. Witam również pana komisarza Jarosława Lalko, który parę słów państwu na ten temat powie. Witam również pana komisarza Jarosława Duzisa, celnika. No i witam oczywiście również przedstawicieli Kościoła grekokatolickiego i katolickiego na ziemi międzyrzeckiej. Żeby specjalnie nie przedłużać, oddam głos najpierw panu komisarzowi Jarosławowi Lalko, który opowie, w jaki sposób te ikony były pozyskiwane, a potem pan dyrektor powie coś więcej na temat samej wystawy. Dzień dobry państwu. Dzień dobry lub już takie małe dobry wieczór, dlatego że po wczorajszej zmianie czasu, patrząc za okno, to już jest takie małe dobry wieczór. Jednocześnie chciałem Państwa wszystkich serdecznie pozdrowić. Jest mi niezmiernie miło i mam niesamowitą przyjemność gościć tutaj na zaproszenie pana dyrektora Andrzeja Kirmiela, dyrektora Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imieniem Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu oraz na zaproszenie pani kierownik Elżbiety Jednorowicz. Co celnik na takiej wystawie może powiedzieć? Przyznam się szczerze, że na ikonach się nie znam, dlatego chętnie wysłucham również wykładu pana dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Następnie chciałem parę słów opowiedzieć, że nasza służba obecnie celno-skarbowa, wcześniej to był Urząd Celny, później Służba Celna i na koniec do tej pory to jest Służba Celno-Skarbowa, współpracowała z Muzeami Ziemi Lubuskiej, gdyż ujawniała na zachodniej granicy. Nie ma teraz granic, ale to były lata 90. Był taki trend przemytu ikon i kilka słów chciałem właśnie przekazać na temat ujawnień tych ikon. Oczywiście ikony i inne dzieła sztuki były najczęściej przemycane w transporcie w środkach komunikacji masowej. Mam tu na myśli pociągi, autobusy, a to dlatego, że w pociągach tych były różne skrytki, były w autobusach różne skrytki i najczęściej to były osoby anonimowe, bo o to chodziło, że był bardzo duży ruch, to było chowane najczęściej w dachach pociągów, w bokach, w ubikacjach, w torbach podróżnych. Przy torbach podróżnych to oczywiście można było zidentyfikować tą osobę, która to przewoziła, ale w takich skrytkach jak wolne przestrzenia między dachem a sufitem, w łukach, nad oknami wagonów, w toaletach. Nikt się po prostu do tych ikon nie przyznawał ukrytych i unikał odpowiedzialności. Kończyło się tym, że my te ikony tylko zajmowaliśmy. Jako ciekawostkę też powiem,
że różne na nas czyhały pułapki. Oczywiście to były i wagony, i autokary w latach 90. dużo różnią się od tych, co w tej chwili, dlatego że były widoczne śruby, można było odkręcać. Teraz prawdopodobnie takiego przemytu nie ma, dlatego że to są już nowoczesne pociągi, nowoczesne autokary i po prostu nie ma możliwości ingerencji w te części. Ale wtedy tak, ale też tutaj jak z kolegą Jarkiem jechałem do państwa, rozmawialiśmy, to też były takie śmieszne rzeczy, że jak chowali coś, czy papierosy, czy ikony, dzieła sztuki gdzieś tam pod sufitem, to zostawiali na przykład otwierane worki z mąką, że jak my otwieraliśmy, to ta mąka na nas leciała, żeby nam utrudnić, przysporzyć jakieś trudności. Takie właśnie też rzeczy były robione. Wiadomo, że my byliśmy na granicy zachodniej, to już byliśmy taką drugą linią, bo też był taki pierwszy przemyt z Białorusi, z Ukrainy, na tej granicy w Białej Podlaskiej, w Terespolu, w Medyce, tam. My to już byliśmy tą drugą. Dlatego najczęściej to ujawnialiśmy w pociągach relacji Moskwa-Berlin, czy też Moskwa-Paryż. Jako ciekawostkę też podam, że w torbach podróżnych był taki patent, na który szybko wpadliśmy i później długo z niego korzystaliśmy, że ikony tych mniejszych gabarytów, różnych gabarytów, były dopasowane do dna torby, następnie były rzeczy osobiste, jedzenie i to było niby usztywnienie dna torby. Później my się już wycofaliśmy, że braliśmy ten bagaż, pukaliśmy palcem do góry, jak była deska, to wiadomo, że na dole była ikona. Ale to też tak, zanim się wszyscy o tym dowiedzieli, to jakiś to był ten okres. Też w autokarach rejsowych ze wschodu ujawnialiśmy ikony. W osobówkach też. Najczęściej to było na przejściach granicznych granicy zachodniej. Na przykład w Kunowicach to było przejście kolejowe. I tam najwięcej właśnie koleją szło tych ikon. Ale również w Świecku, Słubicach, Koszczynie, Gubinie i Olszynie. Tutaj wynotowałem takie coś, że w 1998 roku Urząd Celny w Rzepinie przekazał nieodpłatnie 129 sztuk dzieł sztuki i obiektów zabytkowych do Muzeum Okręgowego w Gorzowie oraz 238 dzieł sztuki i obiektów zabytkowych do Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. O skali tego procederu niech świadczy fakt, że tylko przez 3 lata, w latach 1993 do 1995 było wykrytych 367 sztuk dzieł sztuki. 90% to były ikony, ale również to były porcelana, biżuteria, zegary stare, czy tam jakieś inne przedmioty rękodzielnicze. Także mamy też taką satysfakcję, że zostaliśmy też docenieni, bo w 1998 roku ówczesny dyrektor Urzędu Celnego pan Jerzy Kowalewski oraz 4 funkcjonariuszy najbardziej zasłużonych w sprawę udaremniania przemytu dóbr kultury zostaliśmy odznaczeni złotymi odznakami za opiekę nad zabytkami. Ja w tej czwórce funkcjonariuszy byłem i dumnie noszę na klapie marynarki złotą odznakę opieki nad zabytkami. Odznaki te dostaliśmy właśnie w siedzibie Urzędu Celnego w Rzepinie, a wręczali nam w imieniu ministra wojewódzki konserwator zabytków. Ówcześnie był pan Władysław Chrostowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Gorzowie pan Zdzisław Linkowski oraz kustosz Muzeum w Gorzowie pan Janusz Michalski. I tu jest takie właśnie zdjęcie z tej dekoracji w urzędzie. Też miałem przyjemność tą odznakę otrzymać. Na tym zdjęciu też jestem. Tak wspomniałem, najwięcej wykryć to jednak było na wschodzie. Przecież jest też Muzeum Ikon w Supraślu, gdzie tylko ikony są. Mam wielką satysfakcję, że moja formacja mogła współtworzyć tą kolekcję i też przyczyniliśmy się do udaremnienia wyjazdu tych ikon do krajów Europy Zachodniej. Jak kiedyś też tak badaliśmy, gdzie najczęściej idą, to też miałem informację, że ikony te bardzo dużo jeździło, nie wiem,
Znaczy wiem czemu, do Włoch. Do Włoch. Tyle miałbym krótko ten akcent celniczy. Może jakieś pytania z sali, to chętnie odpowiem. Jak nie ma pytań, to później. To dziękuję za uwagę. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pozwolicie, że nawiążę tutaj do wypowiedzi pana komisarza. Otóż to nie tylko lata 80. i 90. współpraca muzeum z Urzędem Celnym i Strażą Graniczną. Tak się fajnie składa w tym roku, że mamy 50 lat tej współpracy. Pierwsze ikony w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zjawiły się w 1973 roku za sprawą Urzędu Celnego. To była współpraca, ja myślę, z obopólną korzyścią, bo celnicy przyjeżdżali nie wiedząc za bardzo, co pozyskali, a więc nie wiedzieli, jaki jest tytuł, jaka jest proweniencja tego obiektu, jaka jest jego wartość. I tutaj, że tak powiem, bardzo przez wiele lat pomagała moja poprzednia szefowa, pani Kamila Marchelek, która rzeczywiście w ciągu jednego dnia potrafiła to wszystko ocenić. A więc z Urzędu Celnego przyjeżdżał ktoś z rana i mówił, ja przyjdę około godziny 14. Przyjeżdżał powiedzmy z 20 ikonami i chciałbym ocenę i wycenę tego. No i my po prostu pomagaliśmy w tym. Ja na końcówce tego też już uczestniczyłem. Także to była, że tak powiem, obopólna korzyść. A później na tej zasadzie albo Urząd Celny, albo Straż Graniczna przekazywały, albo sprzedawały nam. Ale ceny były, że tak powiem, bardzo okazjonalne. Także dzięki temu no, mamy około 250 obiektów różnej jakości. To sobie trzeba od razu powiedzieć, że to są też obiekty niektóre, które wymagają konserwacji. I my to robimy. W tej chwili na przykład mamy dwa obiekty w konserwacji i tak powoli, powoli, uczciwie powiem, to nie jest priorytet związany z ziemią lubuską. To sobie trzeba od razu powiedzieć. Dlatego my robimy czasowe ekspozycje, natomiast ikony nie są stałym elementem ekspozycji muzealnej. Ale bardzo się cieszymy, że te obiekty cenne mamy. Oczywiście to nie jest tak, że my jako kustosze mieliśmy wpływ, że się gromadzi te obiekty, prawda? Że mam jeden obiekt, później muszę dokupić kolejny, chcę dokupić, mam powiedzmy świętego Mikołaja, ale chcę dokupić jeszcze trzecie przedstawienie, którego nie mam, prawda? Tutaj musieliśmy liczyć na to, co otrzymamy, ale zbiór jest naprawdę bardzo, że tak powiem, wszechstronny, bo to są ikony malowane, jak widzicie Państwo, na podobraziu drewnianym, ale to są i na przykład ta płaszczenica, największa tutaj na ekspozycji ikona, ale są i mosiężne, a więc raspatijne, plakiety wotywne, także myślę, że zbiór jest szeroki i bardzo interesujący. Także cieszę się bardzo i jeszcze raz w imieniu muzeum dziękuję panom za tą bardzo owocną współpracę. No dzisiaj to by nie było już możliwe, bo granice są otwarte, ale to dowodzi jeszcze jednego, jak ta sztuka jest popularna, a więc jak ikony ciągle inspirują, że tak powiem, bo co by nie powiedzieć, ta sztuka również po części nawiązuje do tego, do tych portretów trumiennych, które Państwo macie. A więc portrety trumienne z Międzyrzecza to jest wyjątek w skali europejskiej, prawda? To tylko tutaj polska szlachta sprawiała sobie tego typu konterfekty. Natomiast poza Europą to jeszcze były portrety z Fayum, a więc gdzie przedstawiano zmarłych i, że tak powiem, dołączano ich konterfekty do pochówku. Pierwszy, IV wiek naszej ery. I co ciekawe, badacze potwierdzają, że pierwsze ikony
inspirowane były właśnie na tych portretach z Fayum między innymi. A więc jest jakiś daleki związek między tym, co tutaj Muzeum Międzyrzeczu pokazuje na tych portretach trumiennych i ikonami. Także fajnie można, że tak powiem, postudiować, obejrzeć. Oczywiście to są ikony z XVIII, XIX i XX wieku. To nie jest najlepszy czas dla ikony. Natomiast jest to nawiązanie do tej wspaniałej sztuki będącej no, początkiem sztuki chrześcijańskiej, prawda? No i cóż, o samych ikonach. Tutaj już, że tak powiem, widzicie Państwo zdjęcia. Ja do nich się troszeczkę odniosę później. Natomiast o samej ikonie. Nazwa pochodzi od greckiego słowa eikon, obraz, co jest bardzo takim szerokim pojęciem, o czym sam się przekonałem w muzeum chyba z 10 lat temu, jak zacząłem oprowadzać grupę młodych ludzi. Jeszcze nie weszli na ekspozycję i zadałem im pytanie, co to jest ikona? No i myśleli i to jest taki motyw na komputerze. Ikona, a więc symbol programu jakiegoś tam komputerowego. Jeden, drugi potwierdza mi, nie? I dopiero musiałem ich tam naprowadzać, zaprowadziłem na wystawę. Tak to jest w przypadku teraz młodego pokolenia. Ikonka w komputerze, w telefonie, to jest dla nich ikona. A więc niekoniecznie akurat obraz związany z sakrum. Eikon pochodzi od greckiego słowa właśnie obraz. My mówimy tutaj o dziełach sakralnych, będziemy mówić. I one były wykonywane bardzo różnymi technikami. Te malowane to pierwotnie to była enkaustyka, tempera albo olej. Na Rusi to była bardzo często tempera, a później XVIII-XIX wiek to było łączenie tempery i techniki olejnej. Ale przecież ikona to również przedstawienie rzeźbione w drewnie, w kamieniu, malowane na szkle, ceramice, no i wreszcie fresk. Początki ikony to jest właściwie fresk. Te najstarsze to są freskami. I na dobrą sprawę to, co Państwo tutaj widzicie, to są też freski. Bo patrzymy, że to jest pod obrazie drewniane. Natomiast technologia tej ikony polega na zamianie podobrazia drewnianego właściwie w ścianę. Bo jak się mówi, z jakich elementów ikona się składa? A więc to jest połączone dwie albo trzy często deski drewniane zastrzałami, a więc krawędziowymi od góry albo od tyłu. To są tak zwane szpongi. One całość łączą. Do połowy XIX wieku ta ikona była kowczegowana, a więc to jest to, co... Jak to podświetlić tutaj? Da się to podświetlić? Proszę? A, źle trzyma, już. Nie. To chyba to. Tutaj, dobra. O, to jest ten, proszę zwrócić uwagę, nie ma naturalnej ramy, ta rama jest utrzymywana sztucznie, malowidło jest w tak zwanym zagłębieniu. To jest właśnie ten tak zwany kowczeg. Natomiast ten element to jest bordiura, a więc trzeba było tą deskę brzozową, lipową lub orzechową, bo to najczęściej takich używano, kowczegowano, a więc robiono takie wgłębienie. Dopiero na tą deskę klejono płótno, tak zwaną pawałokę. I na tą pawałokę nakładano od 5 do 7 warstw wapna z klejem. A więc zamieniano tą deskę drewnianą w ścianę tak naprawdę. Także ta klasyczna ikona jest na dobrą sprawę bardzo zbliżona do fresku. I dopiero wtedy szlifowano
pumeksem lub skrzypem, żeby otrzymać powierzchnię do malowania. Na czym polega fakt, że tak ikonami się fascynujemy? Że one właściwie w założeniach niewiele zmieniły się od średniowiecza. Ja mówię o tych ikonach do pewno XVII, XVIII wieku albo tych, które zamawiali prawowiercy. A więc ona musiała spełniać pewne kanony. Szczególnie te ikony pokazujące Chrystusa, Matkę Boską i tych najważniejszych świętych, one musiały być ikoniczne. To znaczy wzorowane na podlinnikach i hermenejach. To jest to, co było, że tak powiem, od wieków zapisane. Te wyobrażenia musiały odpowiadać ściśle temu, co było w tych hermenejach zapisane. A więc dlatego mówi się, że ikonopisca pisze ikonę. On odsłania pewne treści, on nie tworzy ikony. Tam nie ma miejsca na jakąś inwencję twórczą. Ja mówię cały czas o tej klasycznej ikonie. Tutaj nie ma miejsca na jakieś fantastyczne pomysły czy iluzje ikonopiscy. Ona musi wiernie odpowiadać kanonom. Ona jest uczestniczką rytuału i w związku z tym musi spełniać te wymogi. Dopiero później wiek XVIII, XIX sprawiają, że tutaj już są pewne elementy związane z malarstwem zachodnioeuropejskim. Proszę Państwa, ikona towarzyszyła właściwie wiernemu przez całe życie. Od momentu narodzin aż po śmierć. Rodziło się dziecko, rodzice chrzestni fundowali ikonę związaną, że tak powiem, z patronem dziecka. Ikona była wielkości tego dziecka, a więc powiedzmy 80 cm to tyle, taką wielkość ikony zamawiano. Ikony w darze ślubnym dostawała młoda para. Ikony grzebano razem z właścicielem. Te, które na przykład dziecięce, czy te, które ślubne, również były grzebane razem z właścicielem. Ikona towarzyszyła w podróży. To są te mniejsze, mosiężne, o których będziemy mówić. Natielne kresty, czy większe składeny. Także w podróży, na wojnie, niejednokrotnie ten natielny krest, mosiężny, gruby, ratował na przykład przed śmiercią, prawda? Jak miał tutaj zawieszone coś takiego, to zdarzało się właśnie, mówiono o cudownym ocaleniu. No i pewnie coś w tym było. Ikona to przede wszystkim kolor, a więc znaczenie tej barwy jest zasadnicze, ponieważ brąz to jest kolor szat liturgicznych, to jest również kolor nawiązujący do ziemi, będący antytezą nieba. Z kolei zieleń to jest kolor taki bardzo młodości, witalny, energii. No i wreszcie złoto to jest światłość i Królestwo Boże. A więc to są te znaczenie koloru tutaj jest bardzo duże. Mniej ma znaczenia detal niż właśnie płasko położony kolor. Ze względu też na warunki, wiecie Państwo, bo w tych świątyniach często to światło nie było takie mocne i na ikonostasie czy w tym ołtarzyku domowym niewielkie światełko, na przykład świecy migotliwe, musiało tą ikonę, że tak powiem, dostatecznie oświetlić, żeby to wrażenie było możliwie najpełniejsze. W domu to często były pojedyncze ikony, natomiast w cerkwi to były ikonostasy. O tych ikonostasach sobie powiemy troszeczkę bliżej już pod koniec. Natomiast to, co tutaj pokazujemy, to jest generalnie ikona rosyjska. A więc
Chrześcijaństwo na Rusi zawitało w XI wieku. Już na przestrzeni XII i XIII wieku Ruś była właściwie samodzielna, jeżeli chodzi o tworzenie ikon na własne potrzeby. Natomiast złoty okres tego rosyjskiego malarstwa ikonowego to jest XV i XVI wiek. To oczywiście Andrzej Rublow i Dionizy. Rublow jest związany z tą moskiewską szkołą malowania ikon i on później jeszcze to, co on zrobił, jeszcze ta słynna na przykład Trójca Święta, prawda, Rublowa, oddziaływało przez prawie 100 lat na tworzenie ikon właśnie na Rusi. Później zaczyna się okres troszeczkę innych przedstawień ikonicznych. To jest szkoła stroganowska. Stroganowowie to była bardzo bogata, majętna rodzina, która lubowała się w określonych typach miniaturowych ikon, bardzo precyzyjnie, jubilersko wykończonych, z doskonałą malaturą, ze złoceniami. I ta era to się zaczyna około 1620 roku, Stroganowych. Natomiast w Moskwie kilkadziesiąt lat później zaczyna się Oróżenna Pałata. A więc to jest połączenie pracowni złotniczych, malarskich, kamieniarskich i zbrojeniowych i powstają większe ikony, bogato zdobione. Zaczyna się czas ozdobnych koszulek. Co do tych koszulek pokażę, co to jest okładów koszulek, to tak mówię bardzo ogólnie, ale wiecie Państwo, o co chodzi. To, co jest nakładane srebrne, posrebrzane, mosiężne na koszulkę. Ale również Oróżenna Pałata właśnie zaczyna ten okres trochę inny dla ikony wpływów zachodnioeuropejskiego malarstwa. To, co już Państwo tutaj właśnie zobaczycie, XVIII-XIX wiek, to już ta ikona, że tak powiem, zmienia trochę swój charakter. Święty Mikołaj, ale przejdźmy tutaj. O właśnie. Mówiłem dużo o, że tak powiem, ikonach, o ich początku. Najstarsze ikony to jest synod świętej Katarzyny na Synaju. To jest V-VI wiek. I tutaj przedstawienie Chrystusa, ale jako mandylion, a więc twarz Chrystusa na chuście. Rosjanie to określają jako nierukotworny spas. Widzimy dwóch aniołów w kornym pokłonie, którzy... Nie to. Tu. O, tutaj to są ci dwaj aniołowie. To te cechy tutaj, te rzeczy, które widzimy po bokach bordiury, to są tak zwane klejmy, klejmo. To są przedstawienia dookreślające, że tak powiem, ikonę. No i widzimy tutaj twarz Chrystusa na chuście, ale oczywiście widzimy modelunek światłocieniowy, prawda? To, co już jest charakterystyczne dla zachodnioeuropejskiego malarstwa. W XV-XVI wieku to było niedopuszczalne, bo w Królestwie Bożym nie ma światła z prawa czy z lewa. To światło promieniuje z całej ikony, a więc ikona promieniuje na nas wszystkich swoją Bożą, że tak powiem, siłą, Bożym majestatem. Także tutaj już jest, że tak powiem, ten element zachodnioeuropejskiego malarstwa. No i przedstawienie Chrystusa Pantokratora. To nie jest to takie najsurowsze przedstawienie.
Najczęściej Biblia Ewangelii otwarta jest na stronie ja jestem światłością świata. No i ta prawa ręka w geście błogosławieństwa. No, proszę zobaczyć całość, oczywiście złoto, a więc ta światłość bijąca tutaj i łaska Boża. Także jak to przedstawienie Chrystusa jakże różni się od tych przedstawień zachodnioeuropejskich, prawda? Przypomnijmy sobie na przykład Chrystusa z katakumb, ten fresk, prawda? Gdzie ten młody mężczyzna niesie zbłąkaną owcę. Jak daleko jest to surowe przedstawienie od tego przedstawienia zachodnioeuropejskiego. To jest właśnie to, co się stało po 1054 roku, a więc podział Kościoła na wschodni i zachodni. To nie była tylko formalność, to nie jest tylko data. To jest różnica między życiem ludzi na zachodzie Europy i na wschodzie Europy. Tak? I pojęcie Boga. Także to tutaj widać od razu na ikonie zdecydowanie. Chrystus, władca świata. A więc widzimy tutaj też już ta modła zachodnioeuropejska, prawda? Symbolicznie oczywiście przedstawienia tutaj czterech ewangelistów, tablicę Mojżesza, kielich, no i Chrystus z tymi wszystkimi atrybutami władzy. To przedstawienie chyba jest tutaj, tak? O ile się nie mylę, macie Państwo, można je będzie sobie zgłębić dokładniej. No i ikony maryjne. W ikonach maryjnych mamy generalnie trzy typy upozowań. Umilenie, hodegetria i orantka. Śmiem twierdzić, że ta hodegetria jest najważniejsza. To jest przewodniczka, a więc tutaj widzimy Matkę Boską z Chrystusem błogosławiącym lud. No i jedna z najważniejszych ikon smoleńska, przedstawienie ikony smoleńskiej. Oczywiście kowczegowana, tak jak tutaj klasycznie, bez klejm do określających. Ta ikona smoleńska, z tego co wiem, pojawiła się chyba na Rusi około XII wieku. I ona prowadziła wojska rosyjskie do walki z Tatarami między innymi podczas bitwy pod Borodino z Napoleonem. Także to jest ikona dla nich, że tak powiem, niezwykle ważna, niezwykle ceniona. Natomiast powiedziałem o trzech typach przedstawień. To nie znaczy, że jest tylko tyle przedstawień ikonicznych Matki Boskiej. Niektórzy badacze mówią o blisko 600 tych przedstawieniach. Smoleńska, Kazańska, Fiodorowska i toponimy tych nazw pochodzą od miejscowości, z którymi ta Matka Boska jest związana, gdzie się pokazała po prostu. Także pamiętajmy, że ta smoleńska jest niezwykle ważna. Kazańska, Matka Boska Kazańska, nietypowa. To nie jest rzecz stara, to jest końcówka XIX-XX wieku, ale zobaczcie Państwo, jak ten okład jest misternie zrobiony. A więc koszulka to jest srebro grawerowane, trybowane, ale jeszcze jest filigran, proszę zobaczyć na szaty, i nimby są zdobione emalią komórkową. Nie jest to wielkie malarstwo. Pod spodem nie ma nic, bo otwieraliśmy. To jest to, co tylko tutaj widać, że tak powiem, w otworach. Natomiast proszę zobaczyć, jak misternie jest zrobiona, że tak powiem, koszulka. Niezwykle, że tak powiem, precyzyjnie. Ta ikona kazańska to jest obrończyni Rosji.
Związana jest trochę niechlubnie też z Polską, ponieważ ona patronuje wygnaniu Polaków z Kremla. 1612 rok. Także no, tutaj jeżeli chodzi o te stosunki właśnie Rosji z Polską, ale ona jest symbolem obrońców, że tak powiem, Rosji. Nie tylko jedynym symbolem. Zaraz sobie też o tym powiemy. I to jest inny typ ikony, tak zwane te umilenie, czuła, czy z bizantyjska nazywana Eleusą. Tych czułości tutaj za dużo w sztuce prawosławnej nie ma, a więc wystarczy to pochylenie głowy i dzieciątko patrzące na matkę i już tutaj jest to taki właśnie element. Tych ikon też jest przedstawień, że tak powiem, jest sporo, z toponimami miejscowości poszczególnych. No i typ orantka, czyli Panagia Blacher Notitia. Ona jest symbolem zbawienia ludzkości przez mękę Chrystusa. To przedstawienie prawdopodobnie wywodzi się z monety bogini zwycięstwa z przedstawieniem Nike jako tej bogini zwycięstwa z medalionem i cesarzem. Także to jest taki prawdopodobnie toponim, że tak powiem, związany z pochodzeniem tej bardzo ważnej ikony. Matka Boska, źródło życia. To jest typ bizantyjski, który pokazuje znaczenie Marii w dziele odkupienia. Pokazana jest właśnie w tym kielichu, z którego tutaj nie bardzo widać, ale tutaj takie źródła wypływają wody i tą, że tak powiem, tą wodę spożywają i cesarze, i biskupi, i ludzie potrzebujący, tak jak tutaj ten leżący na przykład, pomocy, a więc chorzy, chromi. Także bardzo symboliczne. To bardzo surowe przedstawienie pierwotnie zostało później wzbogacone o dwóch aniołów z symbolami Jezusa Chrystusa. No i tutaj jeszcze dookreślające ikonę klejmy. Bardzo efektowna ikona. Matka Boska, pocieszycielka wszystkich strapionych. To jest późniejsze przedstawienie izograficzne, ukształtowane na Rusi. Myślę, że gdzieś około, tak w literaturze podają, około końca XVI, początku XVII wieku. To jest matka, że tak powiem, wspomożenia. W kulturze zachodnioeuropejskiej te przedstawienia są znane, natomiast na Rusi mniej. Są dwa typy tych przedstawień. Jedno to jest Matką Boską samą stojącą i w dolnej strefie tych, którym, że tak powiem, którzy chcą jej pomocy. Natomiast to nasze to jest przedstawienie już z aniołami i którzy później schodzą do tych ludzi za sprawą właśnie Matki Boskiej. No to niezwykle efektowna ikona. Warto na nią zwrócić uwagę, bo jest bardzo dobra malarsko, ale i ten okład jest bardzo wysokiej, ryza, przepraszam, to jest ryza, jest bardzo wysokiej jakości. A więc chodzi o to złotnictwo. Tu się podpisał złotnik, nazywa się Bielkin, a więc to jest głęboko trybowane, grawerowane i częściowo pozłacane srebro. A więc rzecz bardzo efektowna, warto sobie z bliska, że tak powiem, ją postudiować. No i welon Matki Bożej. Chyba tutaj nie widzę kowczegu, a więc może być po drugiej połowie XIX wieku, ale malowana też ciekawie. Są dwa typy
tego przedstawienia wariant nowogrodzki i moskiewski. I tutaj my mamy wariant moskiewski z welonem trzymanym właśnie przez Matkę Boską. Ta ikona wiąże się ze wspomnieniem, z widzeniem świętego Andrzeja Szaleńca Bożego, który podczas nocnego czuwania zobaczył na ikonostasie właśnie Maryję. I to jest właśnie, że tak powiem, jego, że tak powiem, relacja, ale i przedstawienie właśnie tego z welonem opieki Matki Boskiej. Jest jeszcze inna wersja, na przykład nawiązująca do tego przedstawienia, na przykład Matka Boska z grosikami, a więc, że monety zrzucane są dosłownie do potrzebujących ludzi. No i oczywiście przedstawienie niezwykle ważne. Święty Mikołaj Cudotwórca. To jest on, znany jest i w kościele i zachodnioeuropejskim, i wschodnioeuropejskim. Oczywiście wszystkie dzieci czekają na jego przyjście w czasie świąt, ale to była postać żyjąca w III i w IV wieku na terenie na południu dzisiejszej Turcji. Był biskupem. Na Rusi jest postacią szczególną. A więc jest praktycznie do początku XX wieku uważano go za czwartą osobę Trójcy Świętej na Rusi. Tak jest ceniony, tak jest szanowany. Jest patronem Moskwy i całej Rosji. Chroni marynarzy, rybaków, żołnierzy, nauczycieli, studentów. Pomaga pannom chcącym szybko wyjść za mąż, bo to są te przypowiednia, gdzie on potajemnie podrzucał te bryłki złota. To jest ten motyw obdarowania właśnie, także właśnie przypisywany świętemu Mikołajowi, ale też i chroni od wilków i szereg, że tak powiem, innych tutaj możliwości ma postać świętego Mikołaja. I tutaj mamy bardzo taką efektowną ikonę z żywotem, a więc wszystkie sceny opisujące życie świętego Mikołaja. A więc od lewej do prawej się to patrzy, od momentu narodzin, poprzez wyświęcenie, ofiarowanie, że tak powiem, od śmierci skazanym na śmierć trzem osobom, wybawienie okrętu w czasie sztormu. No i kończy to oczywiście scena złożenia do grobu i przeniesienia świętego z Miry do Barii, bo świątynia świętego Mikołaja, największa, z ciałem jego znajduje się we Włoszech. To zostało, jak, że tak powiem, w Turcji zaszły zmiany, chrześcijanie, że tak powiem, relikwie świętego Mikołaja przenieśli z terenu Turcji do włoskiego Bari. Tam jest świątynia XI-wieczna, gdzie właśnie ten święty, że tak powiem, jest, spoczywa. I teraz tutaj widzimy, ten święty jest przedstawiany pod trzema postaciami, trzy typy, że tak powiem, ikoniczne. Tutaj widzimy, to jest święty Mikołaj Lipowy od miasteczka Lipno, chyba niedaleko Moskwy. I on jest, proszę, czy ten układ kompozycyjny coś Państwu przypomina? Może to nie jest, a no super, oczywiście, Chrystus Pantokrator. Tu jest przedstawienie inne. Ale najczęstszym przedstawieniem Chrystusa Pantokratora to jest takie. Dotąd i wtedy z Biblią
I wtedy on jest bardzo podobny do świętego Mikołaja. Że tak powiem, w ikonach to jest tylko jeden wypadek, że ten właśnie Mikołaj jest tak podobny w układzie kompozycyjnym w przedstawieniu właśnie do tego świętego Mikołaja Lipowego. O, i to jest kolejny Mikołaj, całopostaciowy już, Możajski, z mieczem i grodem. Otóż miasto Możajsk zostało zaatakowane przez Tatarów. Ludzie pozbawieni ochrony schronili się w świątyni, ale byli właściwie skazani na śmierć. I nagle nad świątynią pojawia się święty Mikołaj na obłoku z mieczem i najeźdźców przepędza. I stąd właśnie to przedstawienie świętego Mikołaja z mieczem i grodem. No i tu mamy kolejne przedstawienie tegoż samego świętego Mikołaja, też z mieczem i grodem Możajskiego na tryptyku. Takim podróżnym, który można sobie po prostu wziąć ze sobą, który towarzyszył, że tak powiem, prawosławnemu w każdej sytuacji. Mosiężny odlew wykończony emaliami, a więc w kolorze granatu, w kolorze bieli. Ikon i jeszcze jest lipowy, możajski i zarajski. Zarajskiego nie mamy, bo on występuje na proporcach wojskowych. Kto wie, czy gdzieś tam dzisiaj na Ukrainie jeszcze w czasie wojny nie towarzyszy wojskom. On, że tak powiem, miał chronić żołnierzy przed śmiercią. Także trzy typy przedstawienia tego bardzo ważnego świętego. No i kolejne przedstawienie ikony już ilustrującej, że tak powiem, święta prawosławne. Wszystkie święta. W centralnej części przedstawienie Chrystusa zmartwychwstałego i wstępującego do otchłani, bo po drodze Chrystus zmartwychwstały wstąpił jeszcze po Adama i Ewę. I tutaj w otoku widzicie Państwo święta prawosławne, a więc od, powiedzmy, od narodzin Marii po zaśnięcie właśnie Marii. Są ikony z przedstawieniem 12, 16 i tych 20 świąt prawosławnych. W rogach czterej ewangeliści, ornament taki wstęgowo-cęgowy, efektowna kolorystyka. A więc taka ikona świąteczna. A tutaj musimy sobie zdać sprawę, że spora część społeczeństwa jeszcze w XIX wieku była analfabetami na Rusi. I trzeba było dla nich zrobić ikonę, która by ich informowała, do kogo danego dnia można składać, że tak powiem, do kogo można się modlić po prostu. I to jest ikona tak zwana miesięczna. Popatrzcie Państwo, jeden tydzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I te podziały to są na poszczególne dnie. I wtedy było wiadomo, do kogo można się modlić. Taka też ciekawostka. No i krzyż Raspatinny. Znacie Państwo krzyż tutaj katolicki. A więc on jest prosty stosunkowo, prawda? Chrystus ukrzyżowany z wyrazami męczeństwa bardzo często, szczególnie na przykład w gotyku. Były to festony krwi, na przykład w postaci, że tak powiem, winnych gron, a więc chodziło, żeby epatować tą przelaną krwią, tym męczeństwem Chrystusa. Natomiast prawosławny ukrzyżowanie jest bogatsze niż tutaj nasze. Składa się z dwóch krzyży nałożonych na siebie. A więc to jest właściwe ukrzyżowanie z jednej strony i wsielennyje. To jest takie szersze, drugie przedstawienie wszechświata. I na tym przedstawieniu wszechświata oczywiście widać dwóch aniołów w kornym pokłonie. Ten wszechświat symbolizuje Słońce i Księżyc, Słońce i Luna, a więc wschód, zachód, cały świat. No i tutaj
podnożyja jest, w dolnej części pod tym podnożyjem jest czaszka Adama i to krew Chrystusa spływająca ma odkupić grzech, że tak powiem, ludzi. A więc takie to przesłanie jest, że tak powiem, tutaj bardzo czytelne, wyraziste. No i co odróżnia tutaj? Tu nie widać męczeństwa Chrystusa. Tu nie widać Jego poniżenia. Bo też myślę, że sztuka prawosławna, że tak powiem, raczej takich elementów nie przedstawia. Tutaj w sztuce zachodnioeuropejskiej malarze, że tak powiem, starali się pewne elementy pokazać w pewnych okresach. W baroku później już jest to inaczej, już jest to spokojniejsze oblicze Chrystusa. Natomiast w gotyku, w średniowieczu to męczeństwo, ten dramat Chrystusa jest widoczny. W prawosławiu raczej tego nie widać. Także tutaj jest ciągle właśnie ten stosunek inny niż to jest, że tak powiem, widoczne w naszej kulturze. Zbliżamy się do końca powoli. I zaśnięcie Marii. Bardzo, myślę, ciekawe i stosunkowo rzadkie przedstawienie. Mosiężny, bardzo precyzyjny, dobrej jakości odlew, wypełniony elementami emalii wielobarwnej ze szczególnym przedstawieniem właśnie śmierci Marii. Widzimy horyzontalne położone ciało Marii. Nad nią na osi Chrystus z duszą Marii w powijakach. A więc oczywiście towarzyszą tutaj szereg apostołów, biskupów. No i oczywiście na modłę zachodnioeuropejską już jest to przedstawienie dwustrefowe. A więc górna część wcale nie taka oczywista. Na tych starszych przedstawieniach ikonicznych tego nie było. To jest pod wpływem sztuki koptyjskiej przedstawienie wzięcia ciała Marii do nieba. Na tych pierwotnych, wcześniejszych ikonach tego elementu nie ma. No i oczywiście przedstawienie bardzo efektowne 12 apostołów, którzy, że tak powiem, przybyli z całego świata na no, jakby pogrzeb Marii. Każdy z tych aniołów jest niesiony przez apostoła. A więc bardzo, myślę, bardzo takie efektowne przedstawienie. No i jeszcze przedstawienie Jefoniasza, a więc Żyda, który próbuje te mary, że tak powiem, przerwać. I tutaj anioł ucina mu ręce. Też to przedstawienie jest, a więc będzie w oryginale, będziecie mogli sobie Państwo je obejrzeć. No i tak, te ikony oczywiście mówiłem, że w ołtarzyku domowym towarzyszyły prawosławnemu w podróży, na wojnie, no ale oczywiście ten centralny miejsce, gdzie one były pokazywane, to jest oczywiście ikonostas. A więc i on jest kilkurzędowy. W różnych, że tak powiem, zależności od tego, cerkiew większa, mniejsza, ale generalnie możemy mówić o tym pięciorzędowym ikonostasie. A więc ukrzyżowanie oczywiście, przedstawienia patriarchów, proroków, desis, a więc tutaj to jest przedstawienie Chrystus, Matka Boska i z Janem, Chrzcicielem. Przedstawienie 12 świąt prawosławnych. No i komunikacyjna ta część, a więc carskie wrota i te wrota, że tak powiem, boczne, przez które mógł pop przejść bez szat liturgicznych. No i przedstawienia Chrystusa, Matki Boskiej, no i między innymi w tej części, chyba po prawej stronie, była ta ikona chramowa, związana, że tak powiem, z wezwaniem tego kościoła. Także tak to się przedstawiało.
Macie Państwo tutaj do obejrzenia 61 obiektów. To są zarówno ikony malowane, że tak powiem, na desce. To są na przedstawienia dwa na płótnie, no i te na odlewy mosiężne, a więc, że tak powiem, w mniejszej skali, oprócz oczywiście tego jednego przedstawienia Zaśnięcia Marii, które jest niezwykle ciekawe, efektowne, ale wyróżniające się szczególnie w tej grupie. Cóż jeszcze? Czy coś Państwa, oglądali już Państwo wystawę, czy jeszcze nie? Czy coś może, aha, no to jest jeszcze to tutaj, co by Państwo, jakby jakieś pytania były, jeżeli mogę, to tutaj postaram się odpowiedzieć. Ikona fascynowała od wieków, szczególnie tutaj w Europie Zachodniej jest inspiracją dla wielu artystów ciągle. Polski taki przykład to jest na przykład Nowosielski, prawda, który, że tak powiem, wykorzystuje sposób patrzenia, energię ikony, ale także lubuscy, że tak powiem, autorzy też inspirowali się w ciągu, że tak powiem, lat ikoną.